Gerard Linder po zwycięstwie Magali PL MMA 5. Dość egzotyczny rywal. Gerard, co możesz powiedzieć o walce? Fajna, krótka. Chciałem zaskoczyć przeciwnika, no jakoś mi się to udało. Plan, pierwotny mój plan był taki, żeby zejść do parteru, ponieważ ten parter troszkę teraz ostatnio dosyć długo robię, parter. Ale jakoś nie miałem okazji podczas tej walki zejść do parteru. A widziałem, że przeciwnik ma za niską rękę. No spróbowałem kopnąć obrotówkę i akurat trafiło. Powiedz, wycofał ci się pierwszy rywal, który był planowany na tą galę, Gruzin. Co się stało w ogóle? Nie wiem. Dzień przed galą się dowiedziałem, że nie będzie walczył. Nie wiem, dla mnie to było dziwne. Tłumaczył się, że ma kontuzję. Nie wiem, być może miał tą kontuzję. Jadingera wziął w ostatnim momencie taką walkę. Powiedz, jeśli przygotuje się odpowiednio, dasz mu rewanż? Oczywiście, w każdej chwili. Jak o kiedy będzie chciał, jak najbardziej. W stosunku do poprzedniej walki, jak się czujesz w ogóle w MMA jako mistrz świata w kickboxingu? Bo tamta pierwsza walka była bardzo ciężka twoja. Ciężka. Teraz udało się dość szybko wygrać. Powiedz, to jest jakieś doświadczenie, czy będziesz właśnie starał się rozstrzygać walki przez KO, trafienie i tak dalej? Czy na pewno będę starał się walki kończyć przed czasem. No bo wiadomo, przed czasem jak się kończy, to jest efektowne. Publiczności się podoba, więc będę się starał tak kończyć walki. Ale wiadomo, czasami się da skończyć wcześniej, czasami nie. Jak się nie da, to trudno, trzeba przeboksować cały dystans. A jeśli chodzi o poprzednią walkę, no przeciwnik był mocny. To była moja pierwsza walka. Powiem szczerze, że po tej pierwszej walce troszeczkę nabrałem doświadczenia i wiem, wyeliminowałem swoje błędy. Także myślę, że teraz z walki na walkę moje walki będą coraz lepsze. Gdybyś mógł podsumować PL MMA 5, bo po raz pierwszy brałeś udział, powiedzmy, w tym projekcie. Wcześniej robiłeś galę Black Dragon. To oczywiście pewnie nie jest zarzucony pomysł, tak? Nie, nie. Black Dragon cały czas będzie. Kontynuacja. A dzisiaj ta impreza, powiem szczerze, wyszła bardzo, bardzo fajnie. Publiczność była, komplet publiczności, walki się podobały. Zrobiliśmy, był super, najszybszy chyba rekord, przepraszam, najszybszy knockout. Wyrównany, bo to tak? 3 sekundy, tak, 3 sekundy, no. Tak, także no, zdążyliśmy sprawdzić. Super walki, parę walk tam było przed czasem, fajne walki. Myślę, że ta impreza jest naprawdę udana. Publiczności się chyba podobało, to nie za mały troszeczkę obieg, bo tam było to w sumie na 400-500 osób, tak? Czy myślisz o większym obiekcie tutaj? Nie. Myślę, że ten obieg tutaj wystarczy i właśnie w tym lokalu, w klimacie będziemy robić podobne gale już w przyszłym roku. W klimacie był klimat MMA? Tak, myślę, że tak. W klimacie był klimat MMA. Gerard, gratulujemy zwycięstwa. Zobaczymy cię pewnie wkrótce w formule MMA. Będziesz bronił też chyba tytułu Mistrza Świata, tak? Tak, tak. Możesz też powiedzieć jeszcze o tym? 16 listopada w Andrychowie organizujemy galę Biggest Betters. To jest pierwsza gala w Polsce, to jest pierwszy raz w Polsce będzie... Tak prestiżowa gala, tak? Tak prestiżowa gala, transmitowana live przez Eurosport, na której będę bronił tytuł Mistrza Świata. Znasz już przeciwnika? Jeszcze nie znam. Myślę, że tak do 2-3 tygodni będę wiedział. Myślisz, że będą to diametralnie inne przygotowania niż do MMA? Troszeczkę, ale to dużo się nie będzie różniło. Ja myślę, że teraz będę dużo bardziej lepiej przygotowany do walk kickbokserskich, bo tu jeśli chodzi o MMA, bardziej się trzeba przygotować. A powiedz, kiedy w MMA cię w takim razie zobaczymy? Jeśli teraz 16 będziesz walczył w kickboxingu, a w MMA? W MMA w przyszłym roku. Myślę, albo styczeń albo luty. To będzie kolejna gala PL MMA, czy będzie to gala Black Dragon? Albo będzie Black Dragon, albo będzie PL MMA. Rozumiem. Gerard, nie męczymy cię więcej. Pewnie dużo stresu ze względu na to, że organizowałeś galę i walczyłeś. I gratulujemy świetnej imprezy. Dziękuję bardzo. Gerard, jeszcze tylko jedno małe pytanie. Powiedz taką rzecz. Jak sobie radzisz w ogóle z czymś takim, że jesteś i organizatorem, i zawodnikiem? Strasznie. Strasznie sobie radzę. Tyle stresu, że masakra. Dzisiaj miałem naprawdę tyle stresu. Po pierwsze mieliśmy kłopoty z ringiem. Potem wychodziły inne sprawy, cały czas ktoś do mnie przychodził, bo ja jako organizator, Mirek był gdzie indziej akurat wtedy, nie mógł mi pomóc w tym momencie. I do tego jeszcze mój syn walczył, musiałem stać mu w narożniku, i później na końcu jeszcze moja walka.
Straszne to jest, naprawdę, ale cieszy. A powiedz, jak się czuje kochający ojciec, jak patrzy na swojego syna, który, no nie oszukujmy się, może oberwać, tak? Znaczy wiem, no to jest tak, że jest trochę takiego strachu, prawda? No, ale ja wiem, że sobie on radzi, bo cały czas ze mną ćwiczy, ja go przygotowuję i wiem, na co go stać. Ale wiadomo, że zawsze obawa o syna jest. Ale wyglądałeś na takiego wyluzowanego, spokojnego. No, wiedziałem, że sobie poradzi. Okej. To Gerard, sorry, jeszcze jedno pytanie, bo krążą o twojej rodzinie legendy. Aha. Podobno tak licznego potomstwa jak ty, to chyba nie ma nikt. O właśnie, słyszeliśmy o 15 ja dzieci. Ile ja mam dzieci? To, no. Tak. A czemu takie pytanie? Pięcioro. Słuchaj, po prostu wszystkie tak słyszeliśmy. Pięcioro dzieci, mam trójkę synów, dwie córki. Wszystkie dzieciaki trenują? Wszystkie trenują. Te 4 i 5-latki MMA cały czas. Ojej. Masaka, maniaki, ale one są maniaki. No co można powiedzieć? W takim razie inne 4 i 5-latki bójcie się, tak? No, także idzie następny na rybek. Czyli gal nie zabraknie w Bielsku-Białej i w Andrychowie. Nie zabraknie na pewno. I Linderowie będą dalej. Dziękujemy bardzo. Gratulacje.